Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej debacie MedExpressu. Rozmawiamy o sytuacji pacjentów chorych na cukrzycę. No, nie można mówić o leczeniu, właściwym leczeniu cukrzycy bez odpowiedniego monitorowania glikemii. Pojawiają się wciąż nowe rozwiązania. Teraz bardzo dużo mówi się o takiej metodzie mierzenia, monitorowania glikemii przez urządzenia oparte na metodzie skanowania. Jakie w ogóle ma znaczenie mierzenie, monitorowanie glikemii w leczeniu cukrzycy? Pani profesor Małgorzata Myśliwiec, konsultant wojewódzki w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Dziękuję za to pytanie. Monitorowanie glikemii u pacjentów z cukrzycą typu pierwszego ma kapitalne znaczenie. Sama podaż insuliny nie jest możliwa, poprawna podaż insuliny bez monitorowania glikemii. Dotychczasowe monitorowanie glikemii przy pomocy pomiarów glikemii za pomocą glukometru, która pozwalały dzieciom zmierzyć 4, 6, 8 razy na dobę, to nie znaczy nic, aby podać poprawną dawkę insuliny. Dopiero pomiarów glikemii 300, 400 w ciągu doby, właściwie ciągłe monitorowanie pozwala zajrzeć, jakie są naprawdę poziomy glikemii. I te systemy mają nie tylko efekt monitorowania, ale również też efekt terapeutyczny, ponieważ pozwala właśnie ustalić dawkę insuliny. O tej metodzie, o której Pani pyta, czyli pomiar glikemii za pomocą skanowania, ma, tak jak wspomniałam, kapitalne znaczenie, ponieważ pozwala uniknąć licznych hipoglikemii i hiperglikemii. Już dziś wiadomo, że wahania glikemii są główną przyczyną występowania ostrych, ale również i przewlekłych powikłań naczyniowych, w tym nefropatii i retinopatii cukrzycowej. Jeśli pacjent, a szczególnie rodzice małych pacjentów, będą mogli nie budzić dzieci w nocy, skanować bezboleśnie i uzyskiwać pomiar glikemii, to pozwoli na zastosowanie poprawnych dawek insuliny. Czy to urządzenie stwarza też możliwość takiego, nie wiem, kontrolowania na odległość? Bo jeżeli mamy, pani profesor mówi Jak o dzieciach, najbardziej. Dzieci są w przedszkolu, są w szkole. Jak najbardziej. Rodzic będąc w pracy, po pierwsze rodzic może wrócić do pracy, ponieważ będąc w pracy na swoim własnym smartfonie będzie widział, jakie są poziomy glikemii cały czas, a więc będzie miał poczucie bezpieczeństwa. Poza tym to jest krok, ogromny krok do wprowadzenia telemedycyny, czyli również lekarz, ponieważ te wszystkie dane są w chmurze, lekarz będzie mógł faktycznie cały czas w sposób nieograniczony, a szczególnie pielęgniarka edukacyjna, która ogromną wpływ ma rolę w naszym zespole diabetologicznym, będzie mogła monitorować pacjenta i nawet na odległość zalecać postępowanie terapeutyczne, a więc zmniejszy to ilość wizyt poradni. Z punktu widzenia pacjentów, jakie korzyści, już tutaj mówi pani profesor, ale państwo to w takim codziennym mierzeniu się z problemem widzą, jakie byłyby? Dla pacjentów ta technologia w ogóle była rewolucją. Kiedy ona się ukazała, to pacjenci właściwie nie mogli uwierzyć, że coś takiego jest możliwe, bo pamiętajmy, że takie próby dokonywania samokontroli czy wymyślania systemów do samokontroli, które nie obejmowały każdorazowego nakłuwania palca, były gdzieś tam opracowywane od wielu lat, żeby nie powiedzieć dekad, ale były to metody nieskuteczne. Natomiast ta, jako pierwsza, okazała się rzeczywiście skuteczna i wiarygodna i naprawdę uwolniła chorych przede wszystkim od tego uciążliwego kłucia, bo pamiętajmy, że to są osoby, które się kłują kilka lub kilkanaście razy dziennie. I to są dzieci. W ogromnej grupie, wiem. Dzieci i dorośli. I po prostu są to osoby, które mają tak obolałe, tak pokłute opuszki palców, że naprawdę sprawiało im to ogromny ból. Poza tym pamiętajmy, że to urządzenie pokazuje też trendy, czyli ten monitoring przebiegu własnej choroby tutaj jest też, powiedzmy, taki rewolucyjny, bo po prostu widzimy cały czas trendy, czy nam ten cukier idzie w górę, czy w dół, czy pozostaje taki sam. To jest również bardzo ważna rola tego urządzenia. Pani profesor, wydawałoby się, że urządzenie absolutnie przełomowe, jeżeli chodzi o tak zastosowanie już w kompleksowej opiece nad pacjentami z cukrzycą. Jakieś korzyści dla systemu z użytkowania tego, z finansowania, widzi pan minister?
No bo dla pacjentów w ogóle nie ma tutaj To, co wątpliwości. pani prezes i to, co pani profesor powiedziała, zalety na pewno są. Ja powiem o wadach. Jest to na pewno i dla pacjenta to, co teraz negocjujemy. Dla pacjenta jest to istotnie droższa technologia niż paski i dla Narodowego Funduszu Zdrowia również, czyli produkt, który jest bardziej kosztowny niż aktualnie dostępne alternatywy, ale pomimo to temat jest analizowany i w najbliższej nowelizacji najprawdopodobniej ten produkt się pojawi. Jako kolejna alternatywa, bo już mamy produkt finansowany CGM. I teraz kolejny produkt FGM. CGM mamy finansowane dla dzieci do 18 roku życia, plus dodatkowe wskazania dla osób do 26 roku życia. Jeśli chodzi o FGM, to wskazania jeszcze nie zostały ostatecznie uzgodnione. Na pewno do 18 roku życia, czy ewentualnie do 26, to jeszcze Narodowy Fundusz Zdrowia ostatecznie przedstawia swoją opinię, czy ma na to zabezpieczenie budżetu. No i w najbliższym czasie myślę, że damy projekt rozporządzenia ministra zdrowia, ponieważ akurat te produkty są produktami dostępnymi w wyrobach medycznych wydawanych na zlecenie, czyli tak samo jak pieluchomajtki, jak balkoniki, wózki, także to jest w tej grupie. I oczywiście my chcemy to pójść w tym kierunku, bo widzimy, mamy strasznie dużo, wydajemy środków na diagnostykę paski, na finansowanie pasków. Docelowo myślę, że w niedługim czasie ten rynek się załamie i ludzie przejdą na monitorowanie takimi technologiami jak właśnie flash skanowania. I mam nadzieję, na razie to jest produkt innowacyjny, gdzie jest produkt tylko dostępny jednej firmy i dlatego jest dosyć drogi, ale mam nadzieję, że po wprowadzeniu tego produktu do finansowania jako bardzo drogiej technologii, że dosyć szybko znajdziemy gdzieś na świecie producentów, którzy będą kopiowali, to znaczy dadzą swoją technologię podobną, żeby można by było wprowadzać, i mam nadzieję, że ta technologia z roku na rok będzie taniała i zabierze bardzo mocno udział paskom diagnostycznym. No, rozumiemy to, że jest to droga technologia, stąd jak dobrze zrozumiałam, Państwo pracują nad tym, żeby mogła być zastosowana w przypadku tej naturalnie uprzywilejowanej grupy, czyli Tak, dzieci, no i młodzieży do 18, zawsze. 26 byłoby najlepiej roku życia i to wydaje się być no, bardzo dobrym rozwiązaniem, Zawsze w tak? tym kierunku idziemy, że dla dzieci w pierwszej Tak. kolejności to są grupa uprzywilejowana w Konstytucji, no i to są osoby, które najdłużej będą chorowały na cukrzycę, w związku z tym muszą być najlepiej zaopiekowane, żeby ten okres dobrej jakości w zdrowiu był jak najdłuższy. No a nas bardzo cieszy, myślę, że pacjentów też bardzo cieszy, że po pierwsze pojawiają się takie technologie, które kończą z uciążliwością, jedną z uciążliwości życia pacjenta z cukrzycą, no i że tutaj jest też zrozumienie po stronie regulatora i poszukiwanie jak najlepszego rozwiązania. Bardzo dziękuję Państwu za Dobrze. spotkanie. Dziękujemy Dziękuję. bardzo. Dziękuję bardzo.